Ja chciałbym się zapytać, co się z Tobą stało, czemu poszedłeś do roboty, czy No to było tak, się? że w sumie to stwierdziłem, że... Stałeś się taką RP głową i czemu robisz fuja widzów że, o tej korupcji, ale to nieważne. Chodzi mi o to, no że... No ja to nie wiem, no to normalnie, jebać Was wszystkich za to skorupowanie się chodzi... na stanowiskach szefów, jebać Cię. Zacznijmy od tego, że gdyby nie kombinatorstwo w tej robocie, no to, no to byś nie trzymał dwóch miesięcy, stary. Czemu nie skończyłeś no bo... szkoły, jak to, jak to jest? Ej, yo! What's up, bro? Siemano, witam Cię Sebastian. Cudy taki zaspany, Przemek. Cię, jak? Dzisiaj to jakiś rekord świata jest, no. Co się stało? No wstałem około 16. Obudziłem się, no. Wstałeś o, o 16, o której poszedłeś spać? No późno, akurat. O no. dziewiątej, 8, nie wiem, dziewiąta. <laughs> No tak, właśnie właśnie od razu na start, yy, zanim zaczniemy, to ja chciałbym się zapytać, co się z tobą stało, czemu stałeś się taką RP głową i czemu robisz fuja widzów, że po nocach siedzisz i napierdalasz w GTA RP, a streama nie masz włączonego? No nie, nikt po nocach nie, nie był włączony. To robimy takie rzeczy, no a po co? No przecież my to większość czasu to tam na awku stajemy. Okay. Gage. To już jeszcze jak Ripson ten grał, to mówił czy, 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 czy mi to się w ogóle podoba i ja mówię, że to tak samo jak u niego z Lolem, nie? Pewnie jakbym nie streamował, to też bym grał w, w GTA, no. Złapało od 1-0 i tak utrzymało się, nie? Ja właściwie się zastanawiałem sam. Jakbym nie streamował, czy bym grał w GTA. Chyba nie, chyba nie. Na pewno nie na Five City. Czyli, czyli, czyli tego nie lubisz? Lubię to, ale na pewno nie. A no, na pewno To już widzisz, to już jest. Na Five City, nie, to, to jest trochę inna kwestia, to... Bym sobie grał na pewno na jakimś serwerze, gdzie jest Harter P, P, RP przede wszystkim, i bym sobie sztilował bombę, nie? Ale no to jak, jakbym nie streamował oczywiście. Dobra, no ja bym chciał, od, żeby też nie gubić tematu, zacznijmy od początku, bo w sumie nie każdy jeszcze Cię zna. Każdy wie, że jesteś Przemek, Bulwa, Furazek, że jesteś z Piotrkowa Trybunalskiego, że masz dziewczynę, która nie istnieje i że ogólnie jesteś mitomanem, tak jak i ja zresztą. No zgadza się, no, zgadza się. Dwóch tak. takich mitomanów to jest chuj. A, no i że meble w UK składałeś, a jeździsz Siroko z bustowanym y, na chipie za 20 zł. To też wiemy. Tak, tak. Oczywiście. Tak, ale ja bym chciał zacząć od samego początku, jak to się w ogóle zaczęło, z tym, że zacząłeś streamować. Czemu nie. Czemu nie. Skoro masz takiego Rybsona, który jest Twoim ziomkiem, to czemu się nie zakręcić, na przykład z nim? Zawsze to byłby jakiś buścik widzów, wiesz o co chodzi. Jak, jak to... Nie co no. Powiedz, jak to się zaczęło w ogóle, bo... No, Ripson totalnie. Raczej nigdy nie będzie chciał nawet zagrać. Nie wiem. Nawet gdybyś mieli na jakimś NoPixelu, nie no Pixelu, tak mi się wydaje, no. Rybson jest. Y... Graczem ligi i no tak jak powiedziałem wcześniej on w ligę będzie grał, co by się nie działo No No to, to on po prostu lubi grać w ligę, no on gra rzeczywiście sprawia mu to przyjemność, ja pamiętam jak on pojechał do Korei No ale właśnie no I, i, no, i też na w potrafił zapierdolić, nie No, no, no. też chcę gram w ligę, ale ja jestem chujowy w ligę, no No dobra, no to mów, no jak, ja, to, jest, jak ja, to, jakby to, to nie co to robiłeś, no, to było tak, Co robiłeś, było... streamować Czemu nie skończyłeś to, bo... szkoły, jak to, jak to jest? Ja to nie skończyłem szkoły. <laughs> czemu nie poszedłeś na studia dalej, tylko. Nie, no na studia, to w sumie był, było, był chwilowy o taki, że e, jak w WK była możliwość jakby przejścia na inną, na to stanowisko do kompa, to może miałoby to sens? Widziałem taki, taki sens tego, że gdybyś tam miał studia, to tam tacy debile pracowali że ty, ze studiami to z bomby byś wyzlądował na jakimś stanowisku kierowniczym w pół roku, no. Bo mm -hmm. byś pozjadał tych ludzi na głowę. Ale oprócz tego, no szczerze mówiąc, wydaje mi się, że totalnie nawet nie wiedziałbym na co mam iść na te studia, nie. Poszedłem na technikum do, na grafikę i no, no, totalnie jebię tą grafikę, nie spodobało mi się to, nie. Zrobiłem to, mam ten tytuł cały technika, e, technika cyfrowych procesów technika, graficznych. Tak? Okay. Tych, no, cyfrowych technik cyfrowych procesów no graficznych. No to dobre z tego chyba jest to, jakbyś robił taki... No, pewnie tak, no ale ja mówię, ja totalnie tego nie nie, nie, nie... nie podeszło mi to, no nie wiem, no, albo to, może to jest też tak, jak w sumie gadaliśmy zawsze z chłopakami, e, wszyscy mieli zajawę przed pójściem do szkoły i nas trochę, wiesz, e, świat jakby... Zweryfikował. Mm, zweryfikował, nie? Jak nagle się okazało, że no jakoś bardzo się rysowanie mnie nie ten. Nie mają jakby talentu, su, super talentu do rysowania. Mhm. I każdy myślał, że no po co ci rysowanie, skoro to wszystko w komputerze samo, no to to jest chuj. No bez tego to, to raczej nic nie wymyślisz. No dobra, ale skończyłeś szkołę, stwierdziłeś, że nie będziesz rysował i, i co dalej się działo? Poszedłeś do roboty, czy. No to było tak, się? że w sumie to stwierdziłem, że załem się do pracy, to pierdolnąć jakieś, chociaż te dwa miesiące ostatnich wakacji. Mhm. Niestety. Yy, może niestety w sumie. No w sumie nie żałuję tego. No w sumie nie żałuję, ale było tak, że tam wyszliśmy z ziomkami i już dwóch ziomków właśnie pracowało. Ja miałem tak, wiesz, totalnie wyjebane. Ale wyszedłem sobie z nimi na piwo i, i jeden ziomek yy, no zmieniał pracę dosyć no dużo razy. On wtedy tak. miał... Z, Trzy prace w ciągu miesiąca już, kurwa, opierdolił. Ja, ja też tak miałem, że co miesiąc albo co dwa była nowa robota. No, to... no, no, dokładnie. I, I ten ziomek generalnie, no, miał tam kobitkę i oni bardzo chcieli wynająć mieszkanie. W związku z czym potrzebował jakiejś dobrej roboty znaleźć i tak dalej, nie? Mhm. Póki pracował w banku, zła e, było dobrze, potem tam trochę się utrzymał powiedzmy, ale no, robota chujowa była. Zresztą też miał jakby to określone na ile czasu, bo babka była po prostu w ciąży i on pracował przez te 9 to miesięcy, a później. Nie było, no? Znaczy no, przez... No, no no o, i, i macierzyńskie tam już... E... Nie, nie wiem jak to było, bo on sobie nie pracował na jakoś zrok, więc nie wiem, czy ona po prostu już nie była na Macierzyńskim. Chuj wie. No tak więcej niż rok tam nie pracował, no i mówi, że no wtedy zaczął szukać, zmieniał tą robotę, no i akurat byliśmy z ziomkami takimi, to to byś kumple z dzieciństwa i oni właśnie pracowali w Ikei, i, i, i oni mówią, że ten... Że dawać do, do IK, ch chodźcie tam zajebisie, coś tam pierdolili, nie? Że jest mm. gid i tak dalej. No i ja z tak siedzę w tym aucie, nie? Z tyłu, piję sobie piwo i że ja mówię tak, ty no dawaj, chodź ze mną, bo to mu to chujowo. Na 5 mówię tak, no chuj, nie, mogę iść, kurwa, na miesiąc, na dwa. Chuj, mogę stąd pójść. No i tak się stało, że zostałem tam potem na 3 lata, nie? Jak? Fajnie ci się pracowało w tej kaj? Czemu w ogóle? No gdyby, no gdyby nie to, że rozpierdoliłem sobie tak plecy, że to chuj, no to może spoko, nie? By było. Ale przez robotę te Mikey, w siadły? Noszenie no przez dwie, rzeczy, męby, i tak? przez dwie rzeczy, przez dwie rzeczy. Przed całą Ikeą. już na siłownię, normalnie wszystko było gin do czasu, gdy nie, nie przyszedł nam taki pomysł do głowy. I zamiast chodzić na tą siłownię, jak te wszystkie ludki. Każdy rówieśnik wychodził z tej siłowni, to jeszcze mógł człowieku świat podbierzeć. Tam stwierdziliśmy, że zajebisty plan treningowy znaleźliśmy. W internecie, darmowy. E, no akurat od gościach, który rzeczywiście ogania. Problem był taki, że my do trójboju się nie przygotowywaliśmy. I okay. do, do, do zawodów. Więc nam nie, zba, nie za bardzo był ten plan treningowy potrzebny. No i się wtedy zaczęło. Zaczynało z nami sześciu. Ja. No. Po miesiącu tylko ja z ziomkiem zostałem, bo każdy powiedział, że pierdoli, że nie ma sensu, że on kurwa nie daje rady. No i to też na plecy rozjebało, no bo to były za duże ciężary. No zdecydowanie. Poszliście w sześciu i wszyscy plecy rozjebane mają po siłowni. Nie, 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 nie. Z tego co wiem, to chyba tylko ja. No tam hmm. ci, odpustam, ci szybko odpuścili. No, u tego ziomka, u Sebastiana, który był os jako ostatni ze mną e i dalej robił tą e ten trening, to... No Dzisiaj pamiętam że na wózku? Nie, nie, ale... No tam już takie rzeczy były, że on, kurwa, musiał gdzieś do lekarzy chodzić, bo go jaja bolały. Boże, to przepuklina jakaś albo chuj wie co. Nie, nie wiem, nie wiem, kurwa. Ale no wy, jaj co, na, człowiek? wam na siłowni nie powiedział, co wy odpierdalacie, patrząc na takich dwóch małolatów gałganów, którzy... Widać, że nigdy nie ćwiczyli nagle wpijają na siłowni mm, nie, no, nie no właśnie, to, to, do to nie o że my nigdy nie ćwiczyliśmy, bo no my ćwiczyliśmy już jakiś czas, jakiś dłuższy czas. No okay. tamto mi się wydaje, że no, to była przesada, nie? Bo to, to, rzeczywiście było tak, że na przykład w tym planie było, że no, jak robisz maksy, yy, no to my co trening generalnie były maksy robione. I nawet ponad maksy, takie na siłę już, po nie wiem, jedno chociaż powtórzenie, więcej niż normalnie robisz. Czyli błędy, no, błędy młodości. No, myślę, że to rozjebało trochę. To już zaczęło rozpierdalać trochę. No, alejka, dobiła alejka to już na pewno dopierdoliła. No, tam to miałem tak totalnie wyjebane, jak ja się schylam. No, niektóre mebelki ważyły. I parę razy coś tam. Była taka sytuacja. Leży na, na takim. No, na palecie leży malm. Szafa chyba się nazywa. Malmo. Ma, malm. Malm albo. No, kojarzę, kojarzę. No, i to jest w czterech częściach i łącznie to waży 100 kilo. No. I mi się nie chciało tego na przykład przekładać po, pojedynczo tych części to się łapało za całość i się ciągnęło, no i przy tym chyba robiłem takiego garba pewnie, że to. No. no tak, no ale tak na co dzień teraz masz problem z plecami. Nie wiem, wstajesz rano i cię kurwa plecy bolą, albo źle śpisz no... i cię plecy bolą, albo. No tak źle tak, siedzisz, tak. plecy cię bolą, ja albo za mogę? Długo stoisz, to cię plecy bolą? No stary, generalnie to no brzmi to poważnie, ja nie miałem problemu na dzwonienia lekarskie. No widzę, że pamiętają. Ja dzwoniłem do neurologa i wysłałem ten papier i było bez problemu. Mm -hmm. I dostawałem leki, no opioidy. W sensie takie, no, tra, no na tramalu i tak dalej. No to kurwa. Mm -hmm. e, ja nie brałem za dużo, no bo mam też w rodzinie przypadek, który któremu te, te leki rozjebały całkowicie wątrobę, nie? Okej. Okay. No i dobra, no i okej, okay. no. No i i IKEA. IKEA, a... I IKEA. no to ja mówię, no to najgorsze w tym było to, że tam, e, no tak na siłownię to idziesz na powiedzmy dwie godziny my tak chodziliśmy i, 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 i okej. Okay. Tak wikej, 8 godzin, jak źle trafiłeś, to mogłeś cały dzień napierdawać ciężko, No tam, no z IKEA i to ostatnie miesiące to ja już pamiętam tak, że przychodziłem z roboty i był taki bol, że to chujnie. A ogólnie. Pod względem zarobkowym IKEA była git, czy względem pracy, którą robiłeś, to jeden chuj wielki. Eee, no ja mogę powiedzieć źle nie. Eee, tam było tak. Eee, 3500-700 dostawałeś coś takiego. No to nie najgorzej chyba, co? No, stary, jak na taką robotę, że to jest twoja pierwsza praca, no to wszyscy byli zadowoleni. no Powiem tak. No. no i... Nie? Chociaż na hmm. dzisiejsze czasy 3,5 koła. No, te, no teraz to już jest... To jest tak... Tak, no. Chociaż nie jest źle w sumie, to chyba się kręci około na pewno więcej niż na niższe krajowo, więc to i tak chyba nie jest taki, taki zły pieniądz, nie? Ty 3,5, twoja kobita 3,5 macie się spokojnie. ale za, za to co tam trzeba było. No tam gdybym nie w ogóle, no to, to zacznijmy od tego, że gdyby nie kombinatorstwo w tej robocie, no to no to byś nie trzymał dwóch miesięcy stary. No, piękne, no a tam, tam, tam powieprzone rzeczy były. No generalnie kto tam pracował, to się w cyrku nie śmiał. No, tam kurwa były takie jajca, że to chujno. Ja osobiście uważam, że fajnie tam było. Na miesiąc bym wrócił, nie? Tylko ekipę nam pod koniec rozjebali, to już mówię tak, a to już pierdolę was. No da, no I, bo. I jak... wtedy się zwolniłem, bo mieliśmy taką ekipę, że no kurwa, co tam się nie działo. I szefa nam zmienili, z którym ja się dogadywałem. Wiesz, ja to normalnie miałem tak z szefem że czasami. Nie wiem, nie chciało mi się nawet. To ja mogłem zadzwonić dzień, normalnie w tym samym dniu, że no mnie tu dzisiaj nie ma, bo nie, mu coś tam w, zawsze się wkręcało, że nie wiem, gorączkę mam, no, chuj wie co. A jak mm. COVID był tu już w ogóle, nie? No to on już nie miał nic do powiedzenia, jak mówię, mm. że mam gorączkę. To no, flu luz totalny. No, no ja miałem luz totalny. Ale w sumie pewnie tyle się trzymać w tej robocie, bo miałeś dobrą ekipę, fajnego szefa, więc... No ja, trzymałeś... jestem, ja jestem świadomy, jak to wyglądało, dlaczego tak było, nie? Mm. Ja jestem typem osoby, która się przyzwyczaja, no. Okej, okay, okej. Okay. ja już się przestrzałem do tej roboty i widziałem wszystko, nie? Już tam nie było czegoś, co by się mogło odjebać i by mi, nie wiem, zrobiło jakieś takie wow, co ją ja teraz zrobić. No ja widziałem wszystko. To raczej tam było tak, że ci nowi to do mnie przychodzili i się pytali, jak robić, nie? Mhm. Jak robić, żeby się nie narobić. No i no. to jest, to jest no. bardzo, bardzo ten. To jak, jak na budowie, jak na budowie czterech stoi. No, no stary, no, tak szczerze mówiąc, pod koniec. Jak już, tylko nam potem to Poblokowali A, no nie jak się już tłumaczyć w sumie jak to wyglądało I tak no, dalej, ale powiedzmy, że pięciu. Miałeś zlecenia I zależnie od tego jakie zlecenie Ci trafiło, tak bardzo się napierdujesz W tej robocie, no. Jak ktoś zamówił całą e, kuchnię I miałeś powiedzmy 100 rzeczy do zebrania, no to mm. miałeś połowę Normy na 8 godzin, zrobione w godzinę, nie? Okay, no więc okay. tylko takie zlecenia się opłacało trafiać, ale że to było losowe i tak dalej, no to jest inna kwestia. Ale inną kwestią jest to, że my w końcu zaczęliśmy grzebać w systemie i wyciągać te palety, które były no dużo. I, no i bardzo dobrze. Pod koniec to już półpracowaliśmy, pół pracowaliśmy, pół i pierdoliliśmy o głupotach i śmialiśmy się z... Z, z innych pracowników, którzy nie ogarniali. Z ze wschodu, no. Okej. Okay. Eee, dobra, i okej, okay, zakończyłeś okres. A kiedy zacząć streamować? Bo to mnie to mnie bardzo niepokoi. No, to, no, to, I no czemu to już zacząłeś streamować. Bo... Grałem sobie w ten cały five, five city na 1.0 No a jak, eee... jak się dowiedziałeś o Five city? Na Twitchu gdzieś widziałeś i stwierdziłeś, dobra, fajne to idę grać, czy. No grałem wcześniej w roleplay. Na, wy, na wyspie Na wyspie grałeś? No tylko że ja tam długo nie grałem, no. Jakoś okay. bardzo długo, ja mówię, no tam, tam nie, nie pamiętam na, jaki to był serwer, na którym troszkę więcej pograliśmy. Mm -hmm. mm, nie jestem w stanie z tego przypomnieć, w, wydaje mi się w ogóle, że to był well off, ale no nie, no nie wiem, nie, tego już nie jestem w stanie z tym przypomnieć. Później przyszedł Face City. No przyszedł ty chuj wiesz skąd, no chyba Switcha i mówię tak, ty no może by zagrać to, zobaczyć, złożyłem podanie, odrzucili, złożyłem drugie. Chyba, Chyba też odrzucili Mówię tak, ty. Kurwa, coś tu jest, coś jest na rzecz, tu, tu coś jest dobrego, no. Ja tam wiesz, pierwszy napisałem byle jak, drugi mówi tak, no dobra, napisz trochę więcej. I już za trzeci mówię ty, tu trzeba składać w jak na, tak. na jakiś dobry, do, dojbany serwer. No i, i uważam, że to w sumie w chuj dużo dało, no. I wiesz, no pomiędzy, to pomiędzy to tym gra. wszystkim oczywiście e, to trzeba wspomnieć, że miałem sen, nie? Sen o tym, żeby, że kurwa takiego Roma w roleplayu, to człowieku, samo można odpierdalać. I co, co, chcesz mi powiedzieć, że tobie się przyśnił Rom sprzedający dywany tureckie? I no chyba, no coś że... takiego było, no coś takiego było, no jakoś padłem na ten pomysł. Jakoś tak y, losowo totalnie, że pamiętam, że pisałem do ziomka właśnie, z którym grałem na tej wyspie, że tak. Stary, no dawaj kurwa, gramy Romów, tego jeszcze nikt nie grał, no nie ma chuja, żeby ktoś to grał. No, on mówi, że on teraz gra gdzieś indziej i może, może, może zobaczyć, może, może dojebany pomysł, ale może zobaczy, nie. Pamiętam, jak mu potem pisałem. E, no i co, widzisz, co <grybujesz> Mogłeś wejść, by było, by byłoby nas dwóch. A, no i, i wszedłem na tego Roma i sygrałem, nie? Chyba jakiś zrobiłem Stragan i, i, i podszedł Ripson. Kurwa coś tam odegraliśmy. A ty się z Rypsonem poznałeś na GTA? No tak, no tak. I Gdy... coś tam coś tam odegraliśmy. No generalnie świeża sytuacja wyszła. Potem się jeszcze raz gdzieś odegraliśmy, widzieliśmy. No i tak jakoś w tym roleplayu te nasze postacie graliśmy kuwa razem. nie? Przez jakiś czas. I któregoś dnia on napisał na Instagramie i mi przyszło od ziomków z gimnazjum. Jeszcze pamiętam <todgłos> wtedy nawet to oglądali nam mówi tak, ty, bo Rybson ci szuka, nie? No i tak się zaczęło, nie? I grał, grał, dopóki się nie wkurwił, no. Czyli Rybson Przecież... się trochę zmotywował do tego, żeby odpalić streama. No tak, no tak, no czemu powiedział? No, no, stary, dawaj, odpalać streama, nie? Mhm. No i co, i zacząłeś streamować i, i dalej pracowałeś w i streamowałeś? Tak. Później był taki okres, ja pamiętam, że stwierdziłeś, że będziesz zajmiesz się stricte daily streamowaniem, porzuciłeś tą robotę w i i co się kurwa stało, że... no ja uważam, że nie przyłożyłeś się do, do streamowania. To znaczy? No uważam, że, mógł, że masz potencjał na więcej. No to na pewno. Ale przez to, że no, jesteś śmierdzącym leniem, zresztą ja, tak no, jak i no, ja... No ja, się, no, ja aktualnie to, to jest jakaś tragedia pierdolona. No ja to... no, no borykam się z tym powiem, że do, od dawna, nie? Ale ja no tak. nie mogę usnąć tak o normalnej godzinie. też to się przykłada potem na to, że wstaję o połybanej godzinie. Ale no, no, no ale zobaczymy. No, mnie no, może... plan jest taki, że rzeczywiście powiem tak, co ważne, w godzinach oko około 20 i tak dalej, no przychodzi coś takiego, że jestem w chuj senny, mhm. niby może być to związane z tą e, niedoczynnością, ale wydaje mi się, że tu już taka jest jakaś, nie wiem, reguła się wyrobiła, że ja kurwa po prostu no w chuj mi się chce spać o 20. Plus nie lubiłem tej. W którymś momencie przestało mi się podobać po 20. No i od no ale... o 20 to już mi się tak nie chce. Nie chce ci się. No nie. Ale no nie, to nie. widzisz, to jak ci się nie chce, no to właśnie to później masz skutki tego kurwa. Jak, jaki obecnie masz average? No tam, zajebisty, nie? No. Poniżej setki. No no właśnie. A już miałeś... No taki, tak, no że tak. Było, no no naprawdę kurwa 200 to było takie standardzik, nie? No tam, tam. No, widzisz, no, a 200 to już nie jest ten, może do, do jakiejś agencji i mógłbyś, kurczę, sianko robić. Trochę ci się dziwię w sumie, bo masz możliwości, a kurwa, wygrywa z tobą lenistwo. Mi też się, też mam często tak, że, że gdzieś sobie tak myślę, kurwa, ale mi się dzisiaj nie chce. No ale jednak, kurwa, trzeba się zaprzeć i, i, i zapierdalać i nie masz takiego poczucia, że... Kurwa, miałem szansę coś fajnego zrobić, ale spierdoliłem i teraz kurwa siedzisz na Average'u, poniżej stoi i tak naprawdę streamujesz tylko dlatego, że grasz? Ale czy masz z tego jakieś takie profity, żeby się utrzymać? No, jeszcze tak. Jeszcze tak. Przyjabę ale no, ja nie jestem też to ostatnio wiem swoim, że widzą, że ten. Że nie jestem jakoś tak nastawiony, że ja nie wrócę do, do roboty, czy coś, że ja nie chcę. Jak... Ja się nie boję w pracy nie? I prawdopodobnie za jakiś czas coś sobie poszukam, no. Pewnie hmm. będę szukał tak jak e, e, Pawełek nasz coś zdalnego i tak dalej. Ale no. Wydaje mi się, że wiesz, bez lipy, nie? Dla mnie to... Okej, okay, nie boję się. No, brodze, no spoko, te, te spoko te długie, bo... spróbowałem. No tak, no pewnie, pewnie dalej tu. W sensie jak nawet tą pracę bym e, miał jakąś na etacie robić i tak dalej, no to pewnie e, tutaj no będzie dalej próba jakaś, nie? W sensie no coś tam będę po mhm. Ale ja też nie wycho ja uważam i, i jestem wydaje mi się takim dosyć e, żywym przykładem na to, że niekoniecznie, żeby mieć dobrą liczbę widzów, musisz robić napadziki, strzelać i, i grać na, na, na serwerach no. kroju Five City? No, ja no, totalnie bo, się nie zgadzam, jak coś. Bo jak poszedłem sobie na Pixe, na Five City 1.0, gdzie był straszny hype na GTA, ja poszedłem na Pixe, gdzie praktycznie nikt nie streamował, ja sekręciłem kręciłem po 1k widzów. Dlaczego? Bo tam były fajne akcje, które tworzyły się same. Była historia człowieku, jakby ludzie oglądali, bo się nie byli. byli Ciekawi tego, co się wydarzy kolejnego dnia. Tak samo było no na tak, rygmie. Tak, samo się. było na filmie. A w momencie, kiedy masz te fabułki, to ludzie już na początku fabułki są w stanie. Zależy, jakie fabułki, oczywiście. większość się wydaje, że jesteś Akurat jesteś evenementem, nie? Akurat jesteś evenementem. E, bo ty zaczynałeś od. No, jakiś czas temu, pamiętam, jak ty przychodziłeś w sumie no, z Facebooka. I nie da się tego ukryć, że ty masz community, które no tak samo jak. E, było powiedzmy z Grandi. no u Grendy'ego na pewno, bo jakby w co innego grał, powiedzmy, byłoby inaczej, ale u Ciebie są jedyni widzowie, którzy są zainteresowani solo RP, tak mi się wydaje, z tych wszystkich streamerów. Serio, no. że masz no, zajebistych ludzi, którzy, którzy no właśnie chcą Roleplay'u y oglądać, no. No tak, tak. no Wyzywają mnie jak na Five City i gubię immersję, bo gubię ją dlatego, że ludzie dookoła w ogóle jej nie trzymają i czuję się no jak... No i taki to kurwa... jest ewenement jak coś. No ja nie I... jestem w stanie drugiego takiego z Five City wskazać. Takiej osoby, która ma widzów, bo lubi i odgrywa jakieś akcje roleplay. No, no to. W większości tak, to, to nie oszukujmy się, ale większość osób z PD, e, która tam ma lidzie albo z Crime, to są osoby, które po prostu kurwa, no strzelają i zapierdalają dobrze autem. No. No da, no ludzie oglądają, bo dobrze strzelają, dobrze jeżdżą, no masz rację. Tak, no dlatego jakby ja jestem... Yy, no kurwa, prawy, no, to masz zajebistą fartę, no zajebiście to jest właśnie, no. No trafisz zajebistych ludków, no. No, no, tak, no, i to, tak. no i to jest zajebiste. No ja już ci tego na przykład nie zmienię, nie? Jest taki, nie jest na czasie. Klik no nasz kochany, klik? To, to klik ci przecież na Vice City Origins to mówił tak na początku. Dopóki nie będzie broni, to ja nie wchodzę na ten serwer, bo nie ma po co. Ludziom bez broni to odpierdala i se RP odbrywają. A teraz pan no. na mówi, kiedy Dymanko, bo bym podwalinę zajebał. krakowską. No ale to. No tak jest jak coś. No, no tak jest. No, no serio ludzie. Yy, no... Najbardziej zainteresowań są, jak się skuwał i zło i na no. a to też mnie nudzi. No ile można? to no już tak, no, tak no, ścigamy, nie? No, no mnie, mnie, mnie to już dawno znudziło i, i dlatego ja na, na te patrole gdzieś tam y, był taki okres, że no nie wchodziłem, bo po prostu mi się nie chciało, ale ale też druga strona medalu jest taka, że obecnie w Polsce nie ma. Nie ma serwera. Chociaż mogę chyba to zlikować. Mogę zlikować, że. Jadenga i pewna grupa ludzi. Kto to jest? Elf z wyspy Aha. RP. Pracują nad czymś. Eee, no teraz jest dużo. Dostałem, nie dostałem to... oficjalne informacje. Nie wiem kiedy, nie wiem co, nie wiem jak, ale gdzieś tam mi przeszło, że trwają prace. Nie wiem. Nie no wiem. To czy... że jak coś to w chuj eee, serwerów teraz wyjdzie. I. Master do mnie pisał, bo on, on tam pytał się akurat o, no, o Pixela, o WLK i tak dalej. To też przy okazji mi mówi ten, że a w ogóle to teraz właśnie on, on tam gdzieś jest, nie wiem. Pomaga im, chuj wie czy to jest jego czy nie. Też jakieś wychodzą takie hood stories, tylko to bardziej wiadomo od jego klimaty, nie? Ja to mi się tam nie dziwię, gdy tam no, po prostu gangów nie? Dla... gangów nie nie, nie odgrywali. I... I nawet no nie wiem, no policji, no nie wiem, no tam jego klimaty to wiadomo, jakie są, no. Ja powiem Ci szczerze, że, że ja czekam sobie na, na Atlantisa, bo to będzie kompletnie tam dużo jest pozmieniane i w ogóle jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tam też jest slow RP. Mam zamiar zrobić lepki Lary sezon drugi. Zobaczymy. Może się przyjmie, jak się nie przyjmie, trudno, ale jakby będę chciał spróbować. I też zauważyłem taką tendencję powoli, tak mi się przynajmniej wydaje, że, że coraz więcej ludzi chyba właśnie tęskni trochę za takim kurwa roleplayem. No mi się wydaje, że tego brakuje, nie. A, a już żygają jakby, żygają tymi ustawionymi akcyjkami No i... u ciebie, u ciebie na pewno tak jest i na pewno to zauważysz. No, no mi zwykle. się wydaje, że no mówię, to, to jak wcześniej było mówione. No masz szczęście, że u ciebie ludzie chcą oglądać akcję roleplay. I, i, I też w sumie, no nie wiem, o, akurat o ustawkach i tak dalej, no to chuj, no tego to nie wiem, jak to im się podoba, ale wiem, że no wolą oglądać e, rzeczywiście akcje jakieś e, znaczy, rolejowe niż, e, niż kuwa. Ja, ja, ci MRD, ja, ci nie? ja ci gwarantuję, jestem praktycznie o tym święcie przekonany, że wszyscy ludzie, którzy pierwszy raz zaczęli oglądać jakiegokolwiek streamera na Five City i zobaczyli, jak to wszystko wygląda, że, że głównie jakby serwer jest. Y, Ustawiony, nastawiony na właśnie szybkie akcje, strzelaninki, tak jak to Boli powiedział na podcaście, tak zwane filmy akcji. I tak się do tego jakby przyzwyczaili, że, że oni jakby nie zaznali prawdziwego roleplayu i oni nie wiedzą, Ale... jak to jest. Jak wchodzisz na zaraz, zaraz. i oglądasz, wiesz, jak serial, tak jak rolepki Lary, czyli jak nie obejrzałeś no, tak. w poniedziałek streama, to we wtorek nie wiedziałeś, co się dzieje. Bo wszystko działo się i cech, historie się same tworzyły IC, nic nie było, wiesz, jakby ustawione, więc nie mogłeś zweryfikować tego, w jaki, co się wydarzy na przykład kolejnego dnia. I jakby. Zgadza się, zgadza się, ale. Ludzie tego nie no, poznali, więc. Musimy tutaj poruszyć ten temat. No ja przypomnę Start Origins. Wydaje mi się, że... E... No to było to, nie? No to było to po prostu. Dopóki nie było broni na aktualnej edycji. Znaczy, no... To serw wyglądał, kurwa, no chyba tak, jak ja bym chciał, żeby w sumie było. No, słuchaj, Start Origins, Bully i Smurf wołają mnie na Discorda, gadka szmatka, dałem cały pomysł na, na to, jakby to mogło wyglądać, przedstawiłem im milion różnych rzeczy. Przecież te wszystkie strzelaniny No Limit, grupy rejestrowane, nierejestrowane, na no to był mega pomysł. No, ale po prostu oni, im psycha klękła. Ja to tak odczułem, i psycha klękła po pierwszym razie, jak yy, ci wszyscy prawilni streamerzy, którzy... Dla których tracker to było za mało, im się nudziło na serwerze, bo nie było, wiesz, jakby yy, rzeczy do robienia. No i, i po prostu psycha im i zaczęli dodawać po kolei flarki, trackerki, napadzik, to, tamto, jakby bez kompletnego przemyślenia, bez jakby jakiegoś planu na to wszystko. No i się to i to się wszystko posypało. Jakby ludzie znegowali, znegow to jest w ogóle najlepsze, bo no to było jest... tak. Cześćio jest debilem, bo Cześćio by chciał roleplay na serwerze i tak dalej. A im dalej w las, to nagle wychodzi na to, że ludzie mówią to, co ja mówiłem sześć miesięcy temu. Że nie ma, czemu nie ma żadnych biffów między grupami, czemu ludzie się strzelają? Jak trwa wojna, to trwa dwa dni i tak dalej, i tak dalej. To jakby to wszystko by teraz było, bo ludzie by mieli o co walczyć i tak dalej, ale administracja stwierdziła, że pójdzie inną drogą. I poszli moim zdaniem drogą trochę jak na 2-0, przez co mamy taką, a nie inną sytuację. Znaczy nie? ja y, powiem od razu tak nd nie mam, nie wiem, jak ty. I ja mam. nie mam pojęcia, no, no dobra, no to ja ci powiem tak. Ja wydaje mi się, no może mi się i się oby tak było. No oby tak było, nie? <grym> Bo już jestem też przyzwyczajony jak do Ikei, kurwa, do tego Five City i do tych ludzi. No ja tak. Powiem. I w związku z czym, no nie przychodzę na inne serwery. Endie nie mam, ale bu... o, liczę na to, że tak jest, że to że do, został wgrany kardiler, To pamiętam, jak jeszcze w Grecji byłem i żeśmy o tym gadali i rzeczywiście ludzie bardzo chcieli Cardiganera, bo to fajny napad dla nich i tak dalej. Tak, to, że został wgrany tak ni z skąd. nie z, PC, nie z wie skąd, SGOC, to ja mam nadzieję, że jest to kurwa. przesyła 5 zł. Znaczy to tyle, że mam nadzieję, że wszystko jest przygotowane na następną edycję i teraz nie jest jakby robione jakoś bardzo dużo, bo no, tak szczerze no nie jest dużo w tej edycji. Im dalej w las tym wydaje mi się spadł poziom nowości, nie? I zmian. Mamy auta z paczki, którą udostępnił do pisemnej, zajebiście jest i tak dalej, no ale. Ale czas, że to są wszystko rzeczy, które są dodawane na strzała. Dwa tygodnie jest fajnie, i potem się to nudzi, i muszą dodać kolejną rzecz na strzała. Tu nie ma przygotowanego serwisu na rok grania, na no tak, progresowanie. No tak. To że, że prowadzasz po kolei to dobra, rzeczy nie? stopniowo, żeby twoja postać progresowała, a nie wpierdalasz rzeczy wtedy, kiedy ci, kurwa, X Północ narzeka, że na serwerze się nic nie dzieje. Bo jak, jak dziś pamiętam, jak Norw płakał, że na serwerze są tylko trackerki, żeby coś dodali. I oni pod presją wjebali flary no jest, i no rzeczy, jest. które były najgorszym ściekiem, jaki można było dodać w tamtym okresie na serwer. No te flary to chyba w ogóle i w sumie ludzie, którzy grają crime, to... Chyba nie są już jakoś zainteresowani tymi florami, nie? No, no aktualnie nie, nie. też musimy no, no to powiedzmy to jasno, no. Aktualnie serwer opiera się na boostingach. Tak patrząc z perspektywy PD, to no, no rzeczywiście tak. są napady. Cardiller jest jednym z tych, który jest najbardziej robiony i tak dalej. No ale No większość czasu to jakbyś miał reagować tylko na Dispatch, to prawdopodobnie nie jeździłbyś za, za boostingami, nie? No tak, no cały czas są, cały czas są boostingi, nie? No taki jakby... to ja Speed się zrobił, no. Tak, tak, no. Crime leży kompletnie, strefa narkotykowa leży, strefa z bronią leży, strefa, y, gdzie grupy ze sobą rywalizują na jakiejś płaszczyźnie kompletnie leży. Mamy trochę taką grę, jak ja pamiętam, jak byłem mały i zbieraliśmy się w dziesięciu z ziomkami na osiedlu, każdy miał rower i bawiliśmy się w policjantów i złodziei. Pięciu uciekało rowerami, pięciu ich goniło. I, i tak się czuję, nie? No, trochę. Jak myślisz, będzie kolejna edycja? Ja, ja powiedziałem, co moim zdaniem powinni zrobić w tym momencie. Przestać inwestować w Originsa, w sensie dodawać nowe skrypty i tak dalej. Zostawić go jeszcze przez miesiąc, dwa. I od teraz zacząć szykować coś fajnego na 4.0, żeby to było coś innego. Bo nie oszukujmy się, Origins został zrobiony na szybko, na bazie 2-0. Znaczy, no zmienionych istotne, i są. Zobaczmy. Było. Przepraszam, przepraszam. Mieliśmy jedynkę Facite 1, Facite 2-0, gdzie zaczęło być jakby. No tam już było SGOC, czy nie? Tak, no. I było Facite 3 przez chwilę? Nie, Origins to jest jakieś 3.0. Nie było Facite 3 30 było. 5 City 1.0, 5 2.0, teraz jest 5 City Origins i następne może być 3.0 na przykład, albo 4.0. Hmm, okay. Natomiast, yy, tak jak mówię, Origins to jest zbudowany, to jest tak naprawdę jakbyś zrobił iPad 2 2.0 i okraszał no... nową, nową nazwą i troszkę innym wyglądem. Bo jakby... Znaczy nie no, ja przypomnę jakie były założenia, nie? No, wydaje mi się, że to wielkie pytania miały mieć inny skutek. Co się wydarzyło, jak się wydarzyło, no skąd ci ludzie przychodzą? No przychodzą, I, przychodzą. I nie wiem, powiedz to jest, no... Oboje wiem, że WLK na NoPixelu jest łatwa. No, je jesteś. no jest. No, je no jest to łatwe, no nie no mi się. Jest. No banalna. To prawda, prawda. Chodzę no i... jest ciekawe pytanie do ciebie. Do, do mnie? Tak. Jak się zapatrujesz no. na zatrudnienie gangstera w PD, któremu dajecie pieniądze, mieszkanie i samochód, żeby nie robił napadów? No stary, tak samo jak na... No je, dla mnie to w ogóle jest tragedia, nie? oczywiście pytanie od widza, no. No dla mnie to jest tragedia, no. Dla mnie w, to, że ty tak samo jesteś skrupulowany, też jest tragedią. No i mówię to głośno. Za to to was powinno się jebać, że wy te postacie szefostwa, bo w popiśkach też jest. No nie tak wiem. Tak, już tam, no, no, no nie powinno to mieć nigdy miejsca. I dużo osób y, strasznie narzeka na to. Ja powiem tak nie jestem jakiś konfliktowy i tak dalej. Ja Ręgi po prostu, jak takie, jak takie rzeczy się dzieją, to jak najdalej od tego, nie? Ale słuchaj. I, i ja, jak e, został zatrudniony bady, jedna akcja, na której gadaliśmy, no bo był wjazd na komentę. No to może ten, a tak to, no ja nawet nie gadałem o tym, nie? Ja mówię tak, dobra, rób tam co chcesz. Ja się nie wpierdalam, bo potem widzisz, ja bym zagrał to roleplayowo, to będzie, że ja nie wiem, mam kurwa, jestem jakąś kurwą i content komuś psuję, no. Bo to content ja po, na stream. Ja, ja ci powiem właśnie odnośnie tej jakby tej korupcji, no nie? Eee, moim zdaniem po prostu. Ja bym. Ja -y -y. Tak, spoko, gdyby to był jeden departament i by się tym wyróżniał. Że jest gang zastępców, co o czym rozmawialiśmy przed startem, że no chciałeś coś zrobić. Tak, tak był pomysł Ale. Na, no, 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 wszystkie no, jednostki są nagle skorumpowane, bo szefostwo, jakąś ma tam korupcję, większą, mniejszą, no to kurwa, no tak to być nie powinno. No Plus ta, ta, to, co, to, co powiedziałeś. Pomysł. Ale, jest... ale wiesz, dlaczego tak jest? Bo to jest content. Jeżeli, no jest, no jest mamy, content jeżeli już... mamy otwarcie powiedziane, że robimy serwer z filmem akcji i serwer kontentowy, to każdy walczy o content. I ja, ja to napisałem nawet ostatnio na Twitterze, czy tam na X-ie. Ja się do tego w 100% przyznaję, że ja to sobie robię pod content. Czyli gram sobie na przykład teraz, nie wiem, z Piotkiem i tak dalej i ludzie, o skorumpowany, skorumpowany, skorumpowany. Ale kto kurwa tego nie robi na serwerze? Gdyby ludzie tego nie robili, to ja też bym tego nie robił. I jakby... Ktoś powie, a no to to jest takie pierdolenie. Jak ktoś robi, to ja też muszę. No nie, ale serwer jest w takim stadium, że każdy kręci content, ja też jestem streamerem, to czemu mam tego nie wykorzystać? Czemu mam być kurwa jedyną osobą, która z tego nie skorzysta i będzie robiła wszystko na przekór w drugą stronę, żeby pokazać jaki to jestem prawilny. Faktycznie, no, ale tak, ja miałem, no, ja miałem myśli, bardzo... ale nie skończyliśmy, że wszyscy są skorumpowani, co jest patologią. Dokładnie, ale zgadzam, no, się, to... ale zgadzam się z tobą w stu ja procentach. No to długi, jest zimony, ja, przez, no, ja jestem ja hiterem tego. Ale słuchaj, ja przez bardzo długi okres czasu faktycznie starałem się grać tak, żeby to było na zasadzie takiej że faktycznie policjant nie może zrobić tego, 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 tego czy tego. Ja na 1:0 i na 2:0 byłem osobą, która wydaje mi się przynajmniej jak grałem policjanta, nie byłem kompletnie skorumpowany. Ja robiłem no wiem, wszystko według no procedur, wszystko ten, ale po co ja mam się męczyć, jeżeli ktoś mi pluje do mordy? Wiesz o co chodzi? Wszyscy dookoła się robią content, a ja mam dalej być tym jedynym, który kurwa próbuje jakąkolwiek imersję, jakby utrzymać na serwerze. No nie, też zacząłem robić content. Jak serwer się zmieni i będzie konsekwentne podejście do gangsterów, a nie, że on gość morduje i dostaje kurwa 300 miesięcy, albo ktoś inny, kurwa odpierdala takie gówno tarło, terroryzm napierdala, podsadza bomby, poddoi inne rzeczy, powinni wszyscy na karze śmierci skończyć, to wtedy ja też zacznę grać kurwa konsekwentnie. Wiesz o co chodzi? Chociaż ja i tak no, uważam no, osobiście, no, że ja jeżeli już jestem. W... Nie wiem, nie wiem czy się to Znaczy, z tym ale to też nie porównuj, bo y przynajmniej ja o czym to i co nawet moja postać wie, to to, że dałeś zielsko y dla Grandiego, no to, to, nie, no to, to ja jest takie... Nie taki... dałem zielska dla Grandiego. No żeby ci sprzedał. Nie mówiłeś mi tak, że auto kupiłeś, no chyba, że trollowałeś no po już prostu. trollowałem. A to może trollowałeś. No to nie wiem w jaki sposób jesteś nawet skorumpowany w takim no razie. Jedyna korupcja no. z mojej strony jaka jest, no, no, to, no. To, to tylko tyle, tak na dobrą sprawę, że Zadaje się po prostu z y, Purkerem i C. I czasami jest jakaś wymiana informacji, ale to nie jest też tak, że tylko ja mu noszę, bo wiesz, on na postaci Purkera mi tyle osób przyniósł, których kurwa ja sadziłem do puchy. Typa zapałem, który zdefraudował chyba ze 3 miliony. I jakby jest to obupólne, aczkolwiek masz rację, tylko że... Ja staram się to robić jeszcze o tyle, sobie e, c, ze Wron sobie że nie, i nie daję sobie zrobić tak, żeby ktoś mi to udowodnił. Wiesz o co chodzi? No i tu jest problem. problem i ty jesteś idealnym przykładem, że jedna rzecz wyszła, IC. No i czemu to nie posiadałeś do końca? Która rzecz? No przecież ty mogłeś chyba. No miałeś wystarczające informacje o tym, że był zatrudniony gangster w policji. No oczywiście, że tak. No, ja no mam i, dowody na to. I widzisz, i w tym momencie, się, no i właśnie tu jest problem, no, bo to by się skończyło. No, ale widzisz, ja, ale, bo ja no, gram, widzisz, czy, to bo, też nie bo, chcesz. No, bo gram i C. Jakby gram i C na zasadzie tego, że Grzesiu faktycznie w ostatnim czasie pomógł Nelsonowi i tak dalej, i tak dalej. Jakby wiesz. I C po prostu nie chciałem go wpierdalać na minę, ale jakby. O C teoretycznie powinienem, no i. No. No, no, to, to, no, to, 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 to i, jest konsekwentne, nie? I, że i, tak. jeżeli już się tak to, to powinno się odjechać. To jest stricte IC, ale ja też patrzę kategoriami tego, że faktycznie ja też IC nie jestem jakiś czysty, krystaliczny, więc też jakby muszę patrzeć z tej strony. Ale mówię, ja cały czas staram się zrobić tak, żeby kurwa nikt mnie nie nagrał, żeby nikt nie miał na mnie papieru. Okej, okay, Purker pójdzie na komendę i powie, że no Nelson jest skorumpowany, zrobił to, 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 ale nie będzie miał na to. Yy, powiedzmy dowodów, bo zawsze gdzieś tam się, zawsze gdzieś tam się pilnuje. Czy, czy jakieś tam inne osoby. A mam wrażenie, że ludzie mają już tak yy, przesiączony łeb tym, że nie ma konsekwencji na serwerze, że mają wyjebane. Przecież yy, A ja kreatywny, się to odnieść, nie? kreatywny... Bo to... poczekaj, poczekaj, bo no? Randy napisał, że yy, no nie podoba mi się to, ale nadal w tym jestem. No, no to jest prawda. Tylko żeby on miał dobre jakby odzwierciedlenie. Ja jestem 02 nie dlatego, że przyszedł do mnie kreatywny i mnie o to poprosił. Tylko mnie poprosił o to Buli I kreatywnego też poprosił Buli. I szkoda mi, żeby na serwerze by nie było RSPD, bo było zawsze. I chciałbym, żeby ci ludzie, którzy są w RSPD, bo prawdopodobnie większość z nich nigdzie by już nie dostała do jednostki, ani do BCSO, ani do SSD. Jak już są w LSPD, to parę osób by zostało wzięte, które grają dłużej, ale są to ludzie, którzy no są, ja ich lubię, są fani i nie chciałem, żeby grali i tak dalej, i no not, tkwię w tym, ale no mówię, ja się jakby w to nie mieszam, nie? Ja jak ta akcja była, totalnie po prostu się odciąłem i tyle, no bo nie podoba mi się coś takiego i nie chciałem brać w tym udziału. Mm -hmm. I, i, I wiesz, i podszedłem do tego, y, no C. No ja wiem, no przecież kurwa, no wiedziałem, że to jest Ewro i tak dalej i z daleka stwierdziłem, że nie chcę brać w tym udziału, więc powiedziałem, rób co chcesz, zatrudniaj go i tyle. I ja po prostu, no, no nie wiem, no, mnie to nie interesuje, nie? Mm -hmm. Ja zagram swoje. No a czy mi się tylko... to podoba? No to oczywiście, że nie, no bo no końcowo to mówię, no nie powinno nigdy tak być, że wszystkie departamenty mają z, y, szefów, którzy są skorumpowani. No. Tak, I ja, ja i uważam... też są ludzie w wkurwieni, którzy y, no w końcu myślę, że to zrobią i myślą nad tym, że, żeby poprosić o otworzenie truperów, którzy będą po prostu się wyróżniać z tym, że nie będzie skorumpowana jednostka, no. Nigdy się z IC nie zmieni. No, dlatego cały czas próbujemy gadać, żeby może w końcu się coś zmieniło, nie? Chociaż i tak pewnie 70, może nie 70, ale bardzo dużo osób powie, ale oni są zjebani, co nie gadają, przecież jest super, nie? I no, zobaczymy. Za tydzień chcę Mateo Ciego na podcast zaprosić. Mam nadzieję, że się zgodzi. Eee, wtedy też z nim pogadamy. Zobaczymy, jak to jest też od strony administracyjnej, no bo oni też mają jakieś na pewno swoje pobudki, które gdzieś tam w tą stronę kierują. Ja też dostałem informacje od adminów jakiś dłuższy czas temu, żeby, żebyśmy jako szefowie nie przeginali z tą korupcją, więc ja też przystopowałem, nie, nie robię takich rzeczy, ale też powiem wam szczerze, że, że nie zarzucam sobie jakiejś turbo korupcji, bo mówię, uważam, że gdzieś korupcję trzeba rozróżnić i z jednej strony jest korupcja pojebana, z drugiej strony jest mniejsza i to trzeba gdzieś tam rozróżnić. Zobaczymy, co Mateo ci za tydzień powie, także albo wtorek, albo czwartek, nie wiem jeszcze ma mi napisać który dzień będzie miał wolny, a za dwa tygodnie yy, nie wiem czy się uda, ale jestem w kontakcie ze Snacksem i chciałbym zrobić podcast troszkę z innej strony, zaprosić Snack'sa i porozmawiać trochę o CSie, o tym jak tam w Gamer Legion i ogólnie jego wrażenia z całego Counter-Strike'a. Nie wiem, czy będzie miał czas, bo teraz te wszystkie turnieje się zaczynają eliminacje i tak dalej, ale jestem z nim w kontakcie, mam mi dać znać, więc jak się uda, to będzie Snax. a za hmm. trzy tygodnie Adam małyś. Nie, nie, nie. Pudzanowskiego, dawaj, kurwa. Więc gdzieś tam, no tak, no właśnie o tym misklich mówię, dlatego dlatego gdzieś będę chciał się wstrzelić w wolny termin eee, i, i i zobaczymy jak to jak to będzie, nie? No. Ale na dzisiaj możemy chyba skończyć. Myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Fajnie też, że, że powiedziałeś o tej korupcji, bo. No, mi że... się wydaje, że to strapotolano. Nie, Nie no. wiem. No Rozumiem, że ty zgodę masz na to. Tak, no oczywiście. No, wydaje mi się, że. Przy ale bardzo wysokich ci, stanowiskach, ale... bo rzeczywiście, ja nawet powiem więcej, ja jestem za tym, żeby byli skorumpowani funkcjonariusze, <noise> tylko na niskich stopniach, nie? I żeby tak. to wchodziło w trakcie śledztwa no, jakiegoś coś. No, no, no o, to, o to, to chodzi, ale, ja bym, ale wiesz jak ja bym chciał, żeby ktoś się kurwa w końcu dobrał do dupy Nelsona, żeby miał z tego roleplay, że ktoś, wiesz, zaczyna wężyć kurwa jakiś ten, Jest to rozwija tyle kurwa akcji roleplayowych, nikt tego nie chce robić. Rozumiesz? No, wydaje mi się, że tutaj też ludzie podchodzą do tego, że o co wiesz, no, że po prostu ludzie nie chcą jakby boją się tego, że ci rozpierdolą rozgrywkę i że skończy się to tak jak zawsze, czyli no to był content jakiś i tak dalej, bo no w większości to tak jest. No, ale Że, ja, że, ja mówię że, że ktoś nie? robi content i, i, i ludzie też na to patrzą, że to jest content pod streama i to się zakończy myślę, takie śledztwo zakończy się tym, że nic się nie stanie, no bo robiliście to pod streama. No tak, tak mi się wydaje. To już nawet no, no do ale, się wszystkich, ale, a nie ale, tylko ciebie. E, Bukui, napisałeś jedną rzecz, zgadzam się z tobą w 100%, tylko mm, pisane było nie ze względu na to, że to było IC, tylko to było OC, pobudka OC, bo wiesz, gdy nagle wzywasz. Yy, I co o tym nie mówiliśmy, ale o OC wiemy, jaki jest temat. Gdy nagle wzywasz Adę na kurwa rozmowę w sprawie rzekomej korupcji, bo nikt głośno o tym nie mówi, ale każdy wie, jak przebiegała ta rozmowa, pod pretekstem tego, że dzień wcześniej wyszła z Purkerem z doju. No to coś kurwa nie trybi, nie? Bo dojowcy codziennie wychodzą z gangsterami z doju, bo na serwerze 90% ludzi, którzy przychodzą na Doj to gangsterzy. I wiesz i. To była czysta przypierdolka o I tyle. Nic, nic tutaj kurwa, jakby poza jakimś zrobieniem jakichś zdjęć i, i tym podobnych rzeczy nie było. To była po prostu czysta pogawędka OC w IC. Nagle weszli zarządcy DOju i nagle wzięli na rozmowę z dupy. Eee... Pewnie spora fala hejtu się wyleje po tym, po tym po tym podcaście od, od zjawiska. W związku na co, ale na co? Yy, no zaczną na pewno pierdolić o, o tej korupcji, ale to nieważne. Chodzi mi o to. No że... ja to nie wiem, no to normalnie. Jebać was wszystkich to... za to skorupowanie się. Na, stan... mi... na stanowiskach szefów, jebać cię Alewa. Chuci ale, zupę za. Ale, ale przemciu, słuchaj mnie. Dojedź i C! Nie no, ja jedyne co wiem ICE to jest to, że tym ziemskiem nie, ja nie? mówię, Dobra, no właśnie, szanuję, jedyne, ja szanuję, że ty to jedyne, robisz tak, że, że ludzie tylko nie wiedzą no, no to jest, jest okej, okay. w, w tym stopniu ok, spoko, ale o i, i tym to chyba wszyscy już wiedzą i co nawet. Bawił się w crime nie, więc to też zupełnie inny, inny case nie. No tak, no tak. Ja kiedyś u agenta pewnego słyszałem o tece, no, ale są, ale chyba się zgubił, albo jeczka za małe. No z jeczka za małe i nigdy teczki nie było. Po prostu był spłakany, że kurwa dostał. Widz przesyła pieszkę. Wyjaśniony złotych. kurwa na dole. Ja mam wrażenie, za administracja dalej myśli ze Wron. ma po 12k, widzów, a na finałach po 20k, a to teraz średni streamer z 4k. Ciekawe w, w, 20K, z 4K Ciekawe w ogóle, na terenie, czy tacy zwykli gracze. LSPD, się słyszałem. Do, do tego programu kurwa konfidentów, konf no, miałem powiedzieć, do programu krumpów. To ciekawy jestem, czy ta Syryjka zwykli tam u Ciebie w LSSZ albo w tym. Nie mam pojęcia, wątpię tak szczerze. Znaczy, wiesz, Też się wydaje, że raczej jeżeli, nie chcą, bo, bo ktoś, się, boją się ludzie. Jeżeli ktoś jest skorumpowany na zasadzie wynoszenia klamek z komendy dla. Nie, ziołka, nie, no to to zio... takie... Tak, dla ziomka, który się wiesz, gdzieś tam jest Twoim kumplem na drugiej postaci skrajem, mój tym uklamki klamki No to wynosisz. nie mówmy o takich rzeczach, no bo to... taki rzecz, osób takie osoby już się. A były takie osoby, ale się już no. pozbyliśmy. Dobra, przemciu. Dziękuję bardzo. No idę, idę. Było bardzo mi miło. No, no trzymaj się. Pogadaliśmy. I co? I do zobaczyska e, czy tam na serwerku, czy, czy nie na serwerku, ale, ale widzimy się, tak? No elo. Elo, elo.